Cześć, dzisiaj kolejny odcinek z serii Mierzymy. Dzisiaj mierzymy ubrania z marki Vasala. Na sobie mam już pierwszą rzecz, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym jak zwykle prosić Was o pomoc w komentarzach, co powinnam zostawić, a co nie. Tutaj przyznam, że pierwsza rzecz, którą mam na sobie, jest dosyć przypadkowa, bo jest z sekcji wyprzedażowej, natomiast dwie pozostałe to takie moje wymarzone rzeczy, które bardzo chciałam mieć. I zamówiłam je, razem przymierzymy, więc jeżeli macie jakąś opinię, to proszę o zostawienie jej w komentarzu i proszę też o subskrypcję. Wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, będzie mi bardzo miło z tego powodu. Więc tak, zaczynamy już od pierwszej rzeczy. Mam na sobie koszulę Alina, jest ona właśnie z tej zakładki wyprzedażowej, tak jak powiedziałam. Jest ona w kolorze białym. Ja mam ją na razie włożoną w spodnie, ale mogę też ją wyjąć, żeby pokazać Wam, jak dokładnie ona wygląda. Jest w kolorze białym, ma dekolt w kształcie litery V. Ma też takie rękawy zakończone ściągaczami, jest w kolorze białym. Bardzo ładna, muszę przyznać, że jest fajna. Ma fajną też taką teksturę. Wykonana jest w 100% z bawełny. Ja nosiłabym ją raczej skasaną w spodnie, jednakże też puszczona wygląda fajnie, jest rozmiar M na L. Bardzo mi się podoba i myślę, że jeszcze w tańszej cenie jest tym bardziej do zaakceptowania. Tutaj jeżeli chodzi o Vasalę, to o jakość, o skład nie musimy się martwić, bo zawsze on jest super. Więc dajcie znać, co myślicie o tej pierwszej rzeczy. Mam już na sobie następną rzecz, a mianowicie sweter Martyna. Jest to kolor biały, tutaj może w kamerze wyglądać to taki trochę beżowy, coś w tym stylu. Chociaż na żywo też jest taka złamana biel, takie cream może, coś ten deseń. Więc nie jest taka czysta biel. Tutaj też nagrywam dzisiaj w warunkach jesiennych po pracy, więc jest już ciemno. Doświetlam się lampą, a mimo wszystko wydaje mi się, że w miarę dobrze jest to odwzorowane. Tutaj mamy duży golf, bardzo obszerny, delikatne zakończenia rękawów. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda cały sweter, ale jeszcze może coś o nim powiem, czyli może skład. 64% baby alpaka, 27% wełna i 9% poliamid. Ja mam rozmiar M na L. Tak, to jest ten średni rozmiar znów. I co? Powiem Wam, że jest taki miły, Boże, to był mój wymarzony sweter na zimę. Czy to mógłby być jedyny sweter, który mam w swojej szafie? Chyba tak. Bym chodziła tylko w nim codziennie. Sprzedałam wszystkie inne. Nie no, śmieję się, ale naprawdę jest super. Zobaczcie, jak on wygląda. Jest cieplutki. Fajnie, że te rękawy nie są przykrótkie, tylko są właśnie dłuższe. Golf też jest duży. Ja go tutaj o, tak ułożyłam. On pewnie mógłby też inaczej się prezentować. Ale ja go tak jakby najbardziej jak się da postawiłam, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądać właśnie taki duży golf. Ale teraz co? Pokażę Wam go na dole. Tak się prezentuje. Też jest trochę większy na mnie. Ma długi rękaw. Jest właśnie dłuższy. Tak wygląda. Cena tego swetra jest zabójcza, ale rozumiem, że to jest też ze względu na jego jakość, jego materiał i tak dalej. Tutaj co mogę przeczytać jeszcze? Jest wykonany z włókien alpaki, słynących z wyjątkowych właściwości termicznych, lekkości i miękkości w dotyku. No jest cudowny, tutaj też jest jak o niego dbać. Delikatnie, bardzo zgodnie z metką, no dobra. Właśnie o takie rzeczy trochę bym się martwiła, czy ja bym o nie dobrze umiała dbać. Muszę poczytać jakieś poradniki, jeżeli go zatrzymam. Tutaj prosiłabym Was o pomoc w komentarzach, co o nim myślicie tak szczerze. Bo ja myślę, że będzie cudowny, a zaraz Wam pokażę, o jakim połączeniu myślałam, bo myślałam właśnie o tym swetrze w połączeniu z płaszczem. I to jest następna rzecz właśnie, płaszcz Karina. Ojej, ja się nie mylę, zaraz sprawdzimy. Tak będę wyglądać w tym roku na jarmarkach, w tym swetrze, w tym płaszczu i czego chcieć więcej. Okej, co, może kilka słów o tym płaszczu, bo jak widać jestem bardzo podekscytowana, ale przejdźmy do konkretów. Więc jest to płaszcz Karina off-white'owy. Więc to jest też taka złamana biel.
Co tu mogę o nim powiedzieć? Jest to 80% wełna i 20% poliamid. Natomiast podszewka, którą mamy w środku, jest wykonana w 100% z wiskozy. To jest ważne, bo często w sklepach, nawet jeżeli płaszcz ma dobry skład, to niestety ta podszewka często jest poliestrowa. Więc na to warto zwracać uwagę. Ja wzięłam ten rozmiar M na L, znowu po środku. I tutaj jeszcze zastanawiałabym się nad tym mniejszym. Jest to krój bardzo oversize'owy, no i to jest oczywiste, że on będzie taki duży, solidny, bardzo długi. Tylko zastanawiałam się, czy ja lubię aż taki duży oversize, czy ja się w tym dobrze będę czuła. Ale co, może pójdziemy do lustra i pokażę Wam stylizację w całości. Mam już na sobie cały zestaw i zaraz Wam właśnie pokażę. Czyli mamy ten sweter Martyna, płaszcz Karina. I tak to się prezentuje. Jak widzicie, ten płaszcz jest taki długi, aż mi sięga do butów. Buty też to jest nowość. Kupiłam je w Deichmannie właśnie przed sezonem. Chyba za 200 zł około, ale marzyłam o takich. Właśnie z takimi, jak widzicie tutaj, kieszonkami po bokach. Mam nadzieję, że będą wygodne, bo zamierzam w nich przechodzić zimy. I tak się prezentuje cała stylizacja. Nie, no jest cudowna. Jeszcze brakowałoby mi jakichś na przykład jasnych spodni, chociaż te też tak spoko kontrastują, ale może na przykład jakieś białe albo jeansowe spodnie, też byłoby to fajne. Nie no, to jest cudowne. Cudowne połączenie. Dajcie znać, co myślicie. Wygląda. Teraz jak już ubrałam się cała, w ten cały komplet z butami, ze spodniami, widzę, że ten płaszcz dobrze wygląda taki duży, bo jak mierzyłam go załóżmy do dresów czy coś, no to taka byłam niepewna, ale jednak w całości, w całej stylizacji już taka ubrana, wiecie, od góry do dołu, no super wygląda. Nawet to, że jest taki szeroki, on taki ma być, więc tym się nie przejmujcie. Ojejku. No, zakochałam się w tym zestawie, będę bardzo wdzięczna za opinię, bo to będzie ciężka decyzja z mojej strony, czy go zostawić, czy nie, więc dawajcie znać. Te trzy rzeczy chciałam Wam pokazać w tym odcinku, czyli bluzkę Alinę, sweter Martynę i płaszcz Karinę. Dajcie znać, co myślicie, bo wydaje mi się, że to zamówienie jest w 100% trafione. Każda z tych rzeczy jest piękna, w szczególności te dwie, które mam teraz na sobie. Moim marzeniem było właśnie skomponować taki jasny strój na jesień czy zimę, bo ja zawsze chodzę albo w czarnym, przez wiele lat chodziłam w czarnej kurtce, mam też szary płaszcz i czekoladowy płaszcz, ten czekoladowy to jest nowość z zeszłego roku, jednak nie miałam nic jasnego, a marzyłam o czymś jasnym, żeby tak nie ubierać się depresyjnie, tylko mieć coś właśnie takiego jasnego na jesień i zimę. Może brzmię trochę jak wariatka, ale trochę oszalałam na punkcie tych ubrań, muszę przyznać. Więc jeszcze ostatni raz proszę Was o opinię w komentarzach. Dziękuję bardzo za ten film i widzimy się już w następnym odcinku. Pa, pa!